Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Jaką rolę odgrywa kreatywność w Twoim życiu codziennym? Kreatywność jest dla mnie ważna jako element mojej przyszłej pracy. Chciałabym robić coś, co obejmuje zmiany. Przydałaby mi się umiejętność rozwiązywania zadań. Kiedy tworzę animację albo się zastanawiam, jak coś wyjaśnić, ogromnie to lubię, bo rozwiązań jest mnóstwo. Świadomość, że eksperymentując z różnymi rozwiązaniami mogę stworzyć coś pięknego, bardzo mnie inspiruje. Mathematicals to inicjatywa edukacyjna, którą rozpoczęłam z koleżanką matematyczką Jess Williams. Staramy się sprawiać, że matematyka będzie wesoła i przystępna. Zachęcamy dziewczyny, by wybierały zawody związane z matematyką. Kreatywność to podstawa. Na różne sposoby próbujemy sprawić, że ludzie polubią matematykę, a ona stanie się dla nich wesoła i przystępna. Używając różnych technik kreatywnych, staramy się przedstawiać zadania matematyczne w postaci zabawnych, krótkich filmików, które wyjaśniają zagadnienia w sposób zrozumiały dla wszystkich i zachęcają do poszerzania wiedzy o omawianych przez nas sprawach. Mam wielkie szczęście, że w pracy codziennie mogę być kreatywna. I tak jest od kiedy zajęłam się analizą danych. Ogólnie mówiąc, od 10 lat projektuję i testuję innowacyjne sposoby rejestrowania zachowań w procesie oceny opartym na grach. Moi współpracownicy i ja od studiów do dzisiaj stosujemy różne metody modelowania z rozmaitych dziedzin, na przykład z inżynierii czy aeronautyki. Korzystamy też z prostszych modeli matematycznych, aby osiągnąć ten cel. Myślimy nietuzinkowo. Zastanawiamy się, jak wykorzystać metody z różnych dziedzin, by lepiej zrozumieć zachowania ludzi, percepcje, uczenie się. Jest to ekscytujące i naprawdę nowatorskie. Dzięki temu, że wybrałam właśnie tę dziedzinę, robię to już od wielu lat.